Zakupiony w Suwałkach za kwotę 8,5 tysiąca złotych Fiat 126P miał być prezentem niespodzianką dla Toma Hanksa. Tajemnicy jednak nie udało się dochować. Aktor dowiedział się o inicjatywie mieszkańców Bielska Białej z mediów. Zachwycony pomysłem od razu napisał list do Moniki Jaskulskiej, która wpadła na pomysł nietypowego prezentu. Z listu wynika, że kultowe autko jest spełnieniem motoryzacyjnych marzeń gwiazdy Hollywood. Tom Hanks z maluchami miał do czynienia po raz pierwszy w Budapeszcie. Robił sobie przy nich zdjęcia i żartował, twierdząc, że na pewno sobie takiego kupi. W liście do Moniki Jaskulskiej zaproponował nawet wspólną przejażdżkę. Może dałoby się zorganizować wasz przejazd do USA razem z samochodem. Moglibyśmy się razem spotkać, przekręcić kluczyk w stacyjce. Pisze entuzjastyczne słowa, dodając po polsku jedno znanemu słowo – fantastycznie. Jak sam wyjaśnia, nauczył się go we Wrocławiu podczas zdjęć do filmu Most Szpiegów. Tom Hanks, urzeczony fantazją Polaków, zaczął nawet planować kolejną podróż do naszego kraju. Póki co czeka na auto, które obecnie przechodzi kapitalny remont.